Cześć, witajcie kosmiczni podróżnicy. Lubicie starfieldowe smaczki? Mam dzisiaj dla was coś wyjątkowego. Wyspa, która nie istnieje, chyba tak możemy to nazwać. Dobrze, wejdźmy na statek. Oczywiście, żeby tam dolecieć, będziemy potrzebowali jakiegokolwiek statku. Ale spokojnie, wystarczy nawet podstawowy frontier, ponieważ miejscówka, do której się wybierzemy, znajduje się bardzo blisko układu Cheyenne, czyli tam, gdzie jest ta Kila City. Więc zasięg skoku, jaki my potrzebujemy, nie jest tutaj jakiś magiczny. Jestem ciekaw, gdzie jest parkowany samochód, nie? A teoretycznie wykupiliśmy miejsce u technika i teoretycznie powinno auto z nami latać. Tylko że no żadnego... Tak, słucham, chyba szczury się tłuką. Tylko że tak naprawdę żadnego dodatkowego modułu do statku nie montowaliśmy, nie? Gdzież tutaj mamy? Musimy skoczyć, to prawda, nie do układu Cheyenne, a skaczemy do Maheo. Cholernie brakuje mi tego moda, który blokował ustawianie wszystkich części statku, nie? Na takim ustawieniu, jak ja to zrobiłem. Teraz, jeżeli wlecicie jakoś inaczej, ja tu akurat miałem farta, trafiłem bezpośrednio do Maheo 1. I właśnie w to miejsce chcemy się wybrać. Zaznaczamy. I otwieramy mapę. I cóż takiego mamy na tej planecie? Placówka wydobywcza, placówka przemysłowa, nie? Powiecie, że no, chyba nic specjalnego, nie? Nic, co... tego nie jesteśmy w stanie spotkać normalnie na planetach. No to weźmy ją sobie, przeskanujmy. Proszę, proszę. I co my tu mamy? Wyspa Sonego di Falco. No, wybierzmy się tam. No, oczywiście, łazik musieli wpierdzielić na ekranie wczytywania, by nie było. Chociaż nie wiem, czy to jest oryginalny ekran wczytywania, czy z moda. Dobrze, słuchajcie, teraz sobie chwileczkę poczekamy. Ponieważ fajnie będzie zwiedzić tą wysepkę. Za dnia, nie? Niekoniecznie w nocy. Czas lokalny 3, czyli w sumie niedługo, nie? 8. Zróbmy 9, nie? Tak dla pewności. O, już dzionek wstaje idealnie. I teraz tak, słuchajcie, ja jestem tutaj na początku naszej przygody, także no... Niestety piraci raczej mi się dobiorą do Dubska, ponieważ no tutaj spotkamy kilku piratów. Ale jeżeli zrobiliście misję karmazynowej floty i się z nimi zaprzyjaźniliście... patrzcie, stoi sobie łazik.
No niestety jest promieniowanie, nie? No z tym się musicie liczyć. I zrobiliście misję dla karmazynowej floty i się kumplujecie z piratami, to spokojnie tutaj będziecie mogli wejść z nimi w interakcję, sobie pogadać, się pobawić. O, no może pobawić niekoniecznie. Zresztą źle to zabrzmiało. No cóż my tu mamy? W ogóle zajebiście by było, jakby tu można było postawić tą, nie? Bazę i przejąć ten budynek, albo żeby po prostu szło przejąć ten budynek. Myślałem, że się rzeźba rusza, a to po prostu drzewo, nie? Ruchome tło zrobiło. Proszę, elegancka plaża. Tak zastanawiam się, czemu ta miejscówka nie była wykorzystana nigdzie w żadnym queście. Teoretycznie, no, moglibyśmy przyjąć, że po prostu nie znalazłem tego questa, nie odpaliłem go ani nic. Ale dupło, nie? Chyba burza idzie. Weźmy spitalajmy może do środka. Nie wiem, czy da się wejść tak drzwiami. No jasne, że się da. Ale no... kilka osób znam, które ogrywały Starfielda. I wiem, że żadna z tych osób nie natrafiła na tą miejscówkę, nie? W trakcie swoich questów. Zauważcie, że mamy też... dzienniki, czyli tak jakby faktycznie tutaj coś miało się odbywać, nie? Więc Sony myśli, że tu rządzi. Dobrze, wiesz co robić. Durniowi od dawna się należało. Stara przyszła, rzuciła na mnie światło, mnie przy okazji wystraszyła. Nie najgorsza imprezka, nie? Tu musiała być. Nie ma tu jakichś, wiecie, zajebistych fantów, nie? Nie znajdziecie tutaj jakichś unikatowych broni, ani nic takiego. A? Słyszałem komputer. Który się otwiera od drugiej strony zapewne. Nice. Może damy radę wyjść naokoło, co? Jak widzicie, no niestety... tutaj piraci są do mnie wrogo nastawieni. Także no nie mamy co liczyć na pogaduszki, ale tak jak powiedziałem, jeżeli jesteście gdzieś tam dalej z fabułą i zaprzyjaźniliście się z karmazynową... A, przeszklone drzwi, dobra. I się zaprzyjaźniliście z karmazynową flotą, no to jak najbardziej tutaj będziecie mogli się poruszać bez najmniejszych problemów. Zespole, niedługo będą moje cholerne urodziny, a parę ważnych osób musi być zadowolonych. Słuchajcie, musicie zamówić mnóstwo kawioru, szampana, whisky i cygar. Nie żadnych najtańszych. Nie obchodzi mnie skąd je weźmiecie, bylebyście mnie przed nimi nie zawstydzili. I tak wiem, że to już za parę dni. Załatwcie to jakoś. Chłop, powiem wam, bidakiem to raczej nie był, nie? Naprawdę żałuję, że musiałem ich tu zabić, nie? Nie, nie taki był plan, no ale...
To zrobisz, jak nic nie zrobisz. To oni zaczęli, więc czuję się tutaj w pełni usprawiedliwiony. Jak widzicie, jest to w pełni przygotowana lokacja. Tak samo nawet z szybami wentylacyjnymi. I wonder where this leads. Już. Oczywiście empty, nie? Z moim szczęściem. A jeżeli ktoś by chciał się zaopatrzyć w aurorkę, no to jest to całkiem dobre miejsce do tego, ponieważ wala się jej tutaj pełno, to tu, to tam. No tak samo zresztą jak kasy, nie? O, chłop mi się tu na biurko rozmazał. On krzyknął otworzyć ogień i uciekł? O, proszę, jednak chłopy myślą, nie? Stara mi się gdzieś zgubiła, teraz tak widzę. Uhu. Znacie ten dźwięk, co? Aha. Dobra. No chłopie, to nie było rozsądne, naprawdę. No całkiem sporo ich tu, nie? To było dla mnie niezrozumiałe. No ale nie muszę rozumieć, nie? Który was zamknął główny klucz do apartamentów w jednym z nich, idioci? Nawet nie chcę wiedzieć, co wam się działo w głowie. Znajdźcie go. Czyli już wiemy, że jeden z kluczy, które no, są tu potrzebne. Podstawowy Equinoxik, no nie za wiele tego, no ale trudno. Jeden z podstawowych kluczy, których szukamy, jest w apartamencie. Pomyślcie sobie. Fuck. Sara prawie by kulkę dostała. Jak zajebiście by było, gdyby to mogła być nasza rezydencja, nie? A nie to, co ten domek, który tam na Nesoi, nie? To chyba było. Możemy spłacić penicilina X. Jeżeli coś nazywa się X, to musi działać, nie? I być dobre. Oczywiście zamknięte. Musimy ruszyć dupy i poszukać klucza, nie?
szaszłyki, cudawianki. Nie wiem, czy jeszcze jacyś przeciwnicy nam tu zostali. Jak się uprzecie i dobrze poszukacie, możecie znaleźć nawet samego Sonego. Podoba mi się ten Malestorm, nie? Z dłuższą lufą. Chłopak ewidentnie nieźle zabalował. Sony DiFalco. Hej Sony, jak leci? To ja, Szumowina. Myślałem, że jesteś sprytniejszy. Powinieneś wiedzieć, że wszystko prędzej czy później do mnie trafia. Niedługo się zobaczymy. Wiadomość oryginalna. Ile razy mam ci powtarzać? Wektor jest moją marionetką. To dzięki mnie wszystko w Cydonii odbywa się po cichu. To ja ich poznałem ze sobą w Neonie. Ja mam całą władzę. Są tylko grupką Szumowin. Zadbam o to, żeby wrócili w cień, jak już tylko nie będą mi przydatni. Sony. No cóż. Chyba jednak Szumowiny, które Sony miał w planach wykorzystać, dały radę się odwdzięczyć. Szkoda, że to nie jest żadną misją poboczną. No powtórzę to jeszcze raz, nie? No kurde, to naprawdę mogło mieć potencjał. O, klucz do wejścia na dach. Kasa, kasa. Trener, no szkoda, że trener, nienawidzę tego trenera, ale dobra, niech już sobie jest, jak jest. O. Wow, tutaj dużo, nie? Amunicji. Adaptery świadomej SI. Całkiem sporo piła. Całkiem sporo byśmy mogli tutaj, nie? Kontrabandy nazbierać. Jestem ciekaw, czy udałoby się ją przemycić w takich hurtowych ilościach. No zacnie, nie? Naprawdę zacnie zrobiona mapka. Jeżeli tylko tutaj nie byliście, ja naprawdę polecam, bo wygląda to... W ogóle cała ta miejscówka jest naprawdę zajebista, nie? Pomyślcie, jak fajnie by było mieć taką chatę, nie? Zresztą chata jak chata, nie? Weźmy sobie do nich, zejdźmy. On her? Aha, no tak, bo ja tutaj babką gram. No właśnie, tak mi się wydawało, że... Kurna, byleby mi tego basenu tu nie zakrwawili, nie? Patrzajcie na to, nie? Basenik jak ta lala w chałupie. Lunie, to jeszcze jakiś jeden został obóz. Nice, no nice, nie? Ja się grzecznie pytam, czemu my dostaliśmy jakieś tam podróbę apartamentu? Gdzie jesteś?
Halo? Rurki, można by sobie zatańczyć. Już wiem, co by tutaj Andrea robiła. Kolejne aurory, nie? Aurora. Bardzo dużo aurory. No słuchajcie, w skrócie, no nie chcę tutaj wam całej chaty spoilerować, ale zastanawia mnie, cóż za misja tu miała być, nie? Nie chcemy jeszcze wychodzić na zewnątrz. Widać, że jest naprawdę bardzo mocno dopracowana, nie? Ta miejscówka. Jest ona znacznie lepiej zrobiona niż większość jakichś tam randomowych spotkań, które gdzieś tam, na które gdzieś tam trafiamy, które... Jo. Pierdykuj, noros. Znacznie lepiej dopracowana, znacznie lepiej przemyślana nawet niż wszystkie miejscówki, na które trafiamy. Tak sobie zwiedzając, nie? Planety. Pytanie. Dlaczego nie ma jej w grze, nie? Jest to spowodowane wyciętą zawartością, czy może pośpiechem, może znowu nie zdążyli, nie? Czegoś ogarnąć, może znowu coś wycięli, może to będzie, kurde, dodane. Przepraszam. Kuźwa, wybaczcie. Może będzie to dodane później, nie? Should we proceed through this way or turn back? Jest to bardziej, no, jako ciekawostka, jakby nie patrzeć, nie? No nie. Should we head through here into the next section? Niestety za wiele tutaj nie zdziałamy, ale zrobić sobie z tego jakąś bazę wypadową. Fajnie by było, nie? Gdyby była taka możliwość. Tylko że chyba nie możemy postawić tutaj nigdzie. Własnego posterunku, nie? W pobliżu. Na tyle blisko. Aha, za daleko to ja nie przeszedłem tędy, tak? Ale w sumie możemy spróbować, nie? Może się uda. Weźmy skaner. A patrzcie, jak pojazd jest chętnie, nie? Placówka, weźmy R. Strefa zastrzeżona, nie? No niestety, dupa. Szkoda, nie? Mogłoby być naprawdę zacnie tutaj. Pomimo, że no, warunki może nie są najbardziej przyjazne. To jednak trzeba przyznać, że mieć domek w takiej okolicy, ja bym chciał, nie? Z lądowiskiem, z basenami. Niech do tego dodadzą, słuchajcie, jakąś możliwość lekkiej przebudowy, nie? Tej miejscówki.
Może jest jakiś moc, słuchajcie, może mi po prostu umknął, go nie zauważyłem. I może da się przejąć, nie, to miejsce. Kuźwa, to by było zajebiste. A, Sara cały czas mnie tu opieprza. Kurde, przecież to jest większe prawie niż Akila, nie? Dom jednego gościa. A to jest to wyjście, którym mogliśmy wyjść, dobra. Możliwe nawet, że gdzieś sobie tutaj w okolicy strzelimy posterunek, jeżeli tylko nam pozwolą, nie, na to. Gdzieś na brzegu się postawimy, zwłaszcza, że zobaczcie, jak dużo posiada surowców, nie, ta planeta, więc tak czy siak nie głupio by było się tutaj osiedlić. Nie, naprawdę, no ja nie mogę osobiście wyjść z podziwu, że tak fajną miejscówkę po prostu olali i nie wykorzystali jej w grze, nie? Nawet jestem wkurzony trochę, powiem wam, no ale Bethesda zadecydowała, no. Widać, jakiś powód ku temu mieli, nie? Dobra, słuchajcie, to tyle. Chciałem wam tylko pokazać to jako małą ciekawostkę. Także radosnych podróży. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym materiale. Na razie.